Jesteśmy już połączeni z organizatorem Dnia Darmowego Komiksu. Dzień dobry, Olku. Witam ciebie. Witam ciebie. Cześć, pozdrawiam wszystkich. No właśnie, nie przedstawiłem. Aleksander Gniot z Biblioteki Uniwersyteckiej. W takiej kolejności powinienem powiedzieć, ale no jest taka fajna majówka, że można się bardzo ładnie, łatwo pomylić. No tak, teraz oddaję ci głos, ponieważ czym jest Dzień Darmowego Komiksu, to zapraszam, żebyś powiedział w paru słowach. Dzień Darmowego Komiksu to jest święto, które wymyślili Amerykanie i tak przy okazji ono dzieje się dzisiaj. Właśnie dzisiaj tysiące komiksów wydanych specjalnie na ten dzień trafiły do amerykańskich sklepów, a my dzięki zaprzyjaźnionemu sklepowi będziemy je, właściwie już je mamy i będziemy je rozdawać za tydzień. My zawsze mamy, może nie zawsze, ale u nas jest trochę obsług tygodniowy, ponieważ no, w Polsce są święta, trudno byłoby otworzyć bibliotekę w dzień wolny od pracy. Więc trzeba chwilę poczekać, ale żeby te komiksy dostać, ale oprócz nich tysiąca tych amerykańskich, które będzie można przyjść i dostać, będzie jeszcze drugie tyle specjalnego zina takiej antologii polskich twórców, debiutantów i już tych, coś tam, superhero podziałali i w ogóle w komiksie. I to też będzie można dostać, a oprócz tego jeszcze masę jakichś takich ekstra komiksów typu Nieustraszony Szpak w limitowanej wersji. Tam będzie również taki komiks dla dzieciaków Zadar Sam w lesie. Bardzo ciekawego autora. No i jeszcze parę innych niespodzianek. Czyli podsumowując, jak przyjdziecie, to możecie dostać jeden z tysiąca komiksów amerykańskich, które przyjechały ze Stanów Zjednoczonych, jeden z tysiąca zinów, antologia komiksów stworzonych przez polskich twórców, a do tego jeszcze Nieustraszony Szpak, Zadar Sam w lesie, czyli już warto sobie zarezerwować, przypominamy, 9 maja w siedzibie... Przyszła sobota, Biblioteka Uniwersytecka, ulica Ratajczaka 38, łamane na 40, to jest takie wejście do Starego Gmachu. Zaczynamy od 10, pierwszą partię komiksów będziemy rozdawać od 10.30, a później, żeby się ludzie nam nie musieli zrywać, ci, którzy z łóżek, ci, którzy lubią sobie pospać, to będą mogli od 14 drugą partię i drugi rzut sobie dostać. Rzeczywiście, no, samo rozdawanie komiksów to nie wszystko, bo cały czas będą się odbywać prelekcje, również tam warto przyjść z dzieciakami, bo dla nich przygotowaliśmy dużo atrakcji, także ci rodzice, którzy interesują się komiksem, spokojnie mogą pociechać z animatorem albo na szkoleniu jakimś tam superbohaterskim i posłuchać ciekawej prelekcji. Mamy 4 bloki wykładowe, także każdy coś tam powinien znaleźć dla siebie. 4 bloki wykładowe, o kurczę, ja pamiętam, jak rok temu to taki był ten dzień taki trochę nieśmiały, jedna sala wykładowa, przyszło mnóstwo ludzi, rozpoczęła się właśnie wielka przygoda biblioteki z różnymi wydarzeniami komiksowymi, a teraz aż 4 bloki. Ja mam tutaj faktycznie przed oczami cały plan, od 11 już zaczynają się wykłady, będzie o kilka słów o książce Scotta McClouda, potem wiele prelekcji na temat postaci komiksów z DC Universe. Tutaj bym poprosił parę słów, ponieważ w tym roku Dzień Darmowego Komiksu jest równocześnie przygotowany z Dniem Batmana, jeśli się dobrze orientuję. Dokładnie tak. Chcieliśmy to połączyć, ponieważ no, wakacje nie są może najszczęśliwszym, że tak powiem, czasem, żeby takie eventy organizować, a poza tym, no tak jak sam widzisz, jak 4 bloki wykładowe, no to jest co robić i ja już też czasowo nie jestem w stanie tego ogarnąć. Także Dzień Batmana przesunął się trochę tutaj, przygotowaliśmy specjalną salę, gdzie będzie właściwie poświęcona tylko bohaterom z DC, no Batmanowi szczególnie. Także wśród tych komiksów rozdawanych będzie specjalny komiks Divergence, gdzie będzie pokazane nowe wcielenie Batmana. Także warto przyjść i go dostać, bo to jest właściwie no, Batman w nowej odsłonie. A my ze swojej strony, ponieważ biblioteka zbiera wariant covery z DC, pokażemy no, już w tej chwili paręset komiksów. Tam będą ciekawe warianty, które no warto zobaczyć. Kto nie widział, to warto zobaczyć to, że tak powiem, w jednym ciągu, w jednej linii. Ostatnio bardzo ciekawe filmowe warianty, a teraz najnowszy to jest Convergence, który polega na tym, że jeden bohater, jedna okładka składa się jakby z dwóch komiksów. Trzeba dwie złożyć ze sobą, żeby otrzymać
właściwie tą właściwą okładkę, ten właściwy obrazek, który tam będzie. Jak Także wiem, że już dojechały i będziemy je pokazywać. Ja wiem, że ziny też są wydrukowane i to już wszystko czeka. Ja jeszcze mam pytanie, czy będą jacyś polscy twórcy, czy z okazji tego dnia ktoś przygotował jakąś premierę swojego komiksu? No, z polskich twórców to jest tak, że w ogóle zbieramy te komiksy, które są w zinie. Oczywiście. To one są premierowe. Na przykład Incognito teraz, który zresztą był u was w zeszłym tygodniu, gdzieś tam promowane rozmawialiście, oni teraz na Pyrkonie wydali drugą część swojego dzieła, natomiast prolog do części trzeciej jest już w zinie. Super. Także historia nieustraszonego Szpaka również jest w trzecim kadrze to już się dzieje coś takiego, że ludzie na pewno będą chcieli szybko czytać dalej, żeby zobaczyć, czy ta cała historia się nie skończy właśnie w tym komiksie. A Nieustraszony Szpak to jest dla mnie, powiem ci szczerze, fenomen. Damian Zajko, jeśli dobrze pamiętam imię autora, to naprawdę poznałem go na Comics Wars. Możecie na kanale Prosto z Kadru na YouTubie znaleźć wywiad z tym twórcą. No, komiks zapowiada się niezwykle, a 100 różnych okładek z okazji Dnia Darmowego Komiksu to jest naprawdę niezły wyczyn. Tak, i dwie wersje językowe do tego trzeba nadmienić, także jest angielska i polska, także to, no, naprawdę się napracował się chłop. Niesamowicie. I śmiesznie, że właśnie nie mieliśmy takiego zamiaru, zaczęliśmy od, on w ogóle przysłał komiks i stwierdziłem, że fajnie by to było wydać osobno, i później od takiej zwykłej czarno-białej wersji doszliśmy do jednej kolorowej okładki, też przez przypadek właściwie, a później już się zrobiło 100 wariantów, także no świetnie, że to tak, no, rozrasta się to wszystko i to tak wciąga, że trudno się potem zatrzymać. No i oczywiście nie można zapominać o Lisie, która akurat dla mnie na całe szczęście premiera nie była na Pyrkonie, tylko będzie 2 tygodnie później właśnie podczas Dnia Darmowego Komiksu. Również jest w zinie prolog do tej części drugiej, no a oprócz tego chłopaki przyjadą i będą swój komiks podpisywać i rozdawać. Tak, komiks list też to jest niesamowite zjawisko, które rozpoczęło się. No, ostatnio mamy bardzo fajny, pozytywny wysyp komiksów polskich, superbohaterskich. Blair, Polski Duch, Biały Orzeł, Nieustraszony Szpak, Lis, Incognito. Naprawdę jest co czytać, serce roście. Cieszę się, że w Poznaniu właśnie na Dzień Darmowego Komiksu będzie można kolejne właśnie przygody z tymi bohaterami przeczytać. A jeszcze od razu prosiłbym o parę słów, czy to będzie jedyna impreza organizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w tym roku, czy coś jeszcze w tym roku planujesz? No, myślę, że jakby zeszłorocznym wzorem zorganizujemy Comics Wars. To będzie, akurat tak nam się uda, że to będzie kilka dni przed premierą Gwiezdnych Wojen, kolejnej części. Super. No i tutaj na pewno będziemy też bardziej Star Warsowo, tak jak zresztą było w zeszłym roku, działać, bo to jest też fajny temat, który ludziom się podoba. Także no myślę, że druga impreza w Mikołajki, znaczy pierwszą sobotę, która to będzie chyba piątek w tym roku, nie mam przy sobie kalendarza, ale myślę, że koło tego, że na pewno w grudniu będziemy chcieli się spotkać z fanami komiksu jeszcze raz. To przypomnijmy, Dzień Darmowego Komiksu, 1000 komiksów amerykańskich, 1000 zinów z polskimi twórcami, premiery komiksowe Lisa, Szpaka, Incognito tydzień temu, ale to w zasadzie można również podciągnąć wszystko. No bo nie, to jak najbardziej to już jest prolog następnej części, także jak ktoś już przeczytał, to już będzie wiedział, co jest dalej, bo premierowy odcinek następnej części jest w zinie. Także działamy już tak do przodu. Zapamiętajcie datę 9 maja, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Ratajczaka 38/40. I jeszcze słuchajcie, też taka dla osób, które są spoza Poznania, którym coś wypadło i nie będą mogli się pojawić w Poznaniu, to tutaj z Biblioteką Uniwersytecką przygotowaliśmy niespodziankę dla was, drodzy słuchacze, konkurs. Będzie trwał przez 2 tygodnie, myślę. Będą to do wygrania komiksy, które będą rozdawane w trakcie Dnia Darmowego Komiksu, czyli ten cały zin stworzony przez różnych twórców oraz Nieustraszony Szpak i Zadar Sam w Lesie. Znajdźcie proszę Prosto z Kadru na Facebooku. Tam w albumie konkursy wrzuciłem właśnie zdjęcie z plakatem Dnia Darmowego Komiksu. Na razie nie rozpisałem jeszcze zasad, ale ogółem widzę, że reguły z cyklu wrzucanie filmików do wcipu
dowcipów, zdjęć czy komiksów na jakiś śmieszny temat wam się spodobał, tak żebym prosił tematycznie związane z ptakami. I najfajniejsze osoby, najfajniejsze komentarze to wam podeślę właśnie, drodzy słuchacze, egzemplarze tych komiksów. O, słyszę, że pociąg ci odjeżdża, Olku, to już... Dziękuję ci za poświęcony czas i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień i naprawdę przyjdźcie, bo naprawdę będziecie się dobrze bawić, także zapraszam i do zobaczenia. Moim gościem był Aleksander Gniot, organizator Dnia Darmowego Komiksu. No teraz zapraszam was na kolejny kawałek. Będę przypominał jeszcze dzisiaj o tym konkursie, no na Facebooku to będzie przez 2 tygodnie, macie trochę czasu, możecie się zastanowić, możecie poszukać, oczywiście nie wrzucajcie rzeczy, które mają na wstępie, nie wiem, 100 milionów wyświetleń, bo wiadomo, że to będzie super i w tym momencie jakby limit, jeśli chodzi o o YouTube'a, to niech będzie tak jakieś 500 tysięcy wyświetleń, to wtedy myślę, że na pewno znajdziecie coś fajnego poniżej takiej ilości popularności. Dobra, Wojtek wam puści teraz kawałek, a do komiksu przejdziemy już za chwileczkę.